Witam wszystkich serdecznie na kanale Zawód Typer. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie pewien typ kuponu zwany zakład systemowy, zakład z jednym błędem czy też maxi kombi. Różnie się na to mówi, ale zasada działania jest taka sama: wygrywasz mniej, ale częściej. Tego typu zakłady znajdziecie niemal na każdym bookmacherze. My dzisiaj przedstawimy wam szczegółowo, jak one działają na przykładzie bookmachera Fortuna. A jak już ogarniecie, co i jak, pokażemy tylko z grubsza, co gdzie trzeba wpisać na pozostałych bookach. Kupon Maxi Kombi to nic innego jak stawianie kilku mniejszych kuponów w jednym dużym. My zaczniemy od systemu 2 z 3, gdzie najprościej będzie nam zobrazować sposób, w jaki działa ten typ kuponu. Jak widzicie, mamy trzy możliwości: jeden z 3, 2 z 3 oraz 3 z 3. W nawiasie obok rodzaju systemu macie podaną liczbę kombinacji, jaka wchodzi w skład kuponu, a po prawej stawkę, za jaką chcecie zagrać mniejszy kupon, czyli stawkę za jedną kombinację. Z kolei po lewej macie łączną stawkę za cały system, którą uzyskujecie po wymnożeniu liczby kombinacji ze stawką za jedną kombinację. W naszym przypadku jest to 3 razy 100 zł, więc wartość całego zakładu wyniesie 300 zł. Lecz pamiętajcie także, że od kwoty, jaką stawiacie, odprowadzany jest podatek w wysokości 12%, przez co stawka rzeczywista całego kuponu wynosi 264 zł. Jeśli chodzi o sam system Jeden z trzech to najzwyklejsze stawianie kuponów solo, a 3 z trzech to tak zwana tasiemka, w której po prostu wszystko musi wejść, abyśmy otrzymali przypisaną wygraną. Analogicznie działa to w przypadku większej ilości grup. Jednak system 2 z 3 ma już nieco więcej możliwości. Jak widzicie na załączonym obrazku, po kliknięciu w napis rozpiska wyświetla wam się rozpis błędów oraz kombinacji. Jeśli chodzi o rozpis błędów, to pokrótce liczba błędów to liczba grup, jakie mogą nie wejść, abyśmy otrzymali wygraną z przypisanego zakresu. Jednak do błędów wrócimy jeszcze przy następnym systemie, a teraz zajmiemy się kombinacjami. Jak pamiętacie, mamy tutaj trzy kombinacje: AB, AC i BC. Literki oczywiście oznaczają poszczególne typy, a kurs powstaje z pomnożenia dwóch zakładów ze sobą. Załóżmy teraz, że zarówno Szwecja, jak i Polska wygrały swoje mecze, a Dania uległa Peru. Oznacza to, że weszły nam grupa B i C, a grupa A rozliczana jest jako przegrana. Nasza wygrana jest sumą wszystkich kombinacji, w których wszystkie grupy rozliczone są jako wygrane. Więc po kolei: zarówno kombinacja A, B i AC są przegrane, ponieważ zawiera się w nich przegrana grupa, czyli A. Z kolei kombinacja BC zawiera jedynie zakłady rozliczone jako wygrane, więc w tym przypadku otrzymujemy wygraną za kombinację BC w wysokości 435 zł i 60 groszy. Analogicznie, jeśli wejdzie tylko jeden typ, nie wygrywamy nic. No dobra, ale teraz możecie zadać sobie pytanie, co jeśli wejdą nam wszystkie trzy zakłady? W takim wypadku na wygraną składa się suma wygranych wszystkich grup. Ta kwota zawsze jest podana przy zawieraniu zakładu jako ewentualna wygrana EWK. Jeśli chodzi o zakład, w którym może nam nie wejść więcej niż jeden typ, to przykładowo system 2 z 4. W tej chwili na ekranie widzicie kupon, w którym każda z grup ma kurs lekko powyżej dwóch. Jak możecie zobaczyć w systemie 2 z 4 mamy 6 kombinacji. Przez to przy stawce 100 zł za kombinację stawka całego kuponu wynosi aż 600 zł. Kiedy chcemy dać sobie margines dwóch błędów? Co oznacza, że aż dwie grupy mogą nam nie wejść, a i tak otrzymamy jakąś wygraną, to w tym wypadku przy tak niskich kursach jest to średnio opłacalne, bo wygrana wtedy jest mniejsza od stawki. Dlatego systemy tego typu gramy zazwyczaj przy większych kursach, albo dajemy kilka spotkań do jednej grupy, albo gramy na przykład na dokładne wyniki, gdzie kursy są zdecydowanie wyższe. Jak widzicie, wybrałem kursy w okolicach 10. Przez to kurs łączny poszczególnych grup wynosi około 100. I teraz właśnie zajmiemy się rozpisem na błędy. W tym celu pobawimy się oczywiście w małe założenia dotyczące rezultatów meczów. Załóżmy, że weszły nam dwie pierwsze grupy A i B, czyli typ na Irlandię oraz typ na Szwecję, a pozostałe zostały rozliczone jako przegrane. Oznacza to, że popełniliśmy dwa błędy, a wygrywamy jedynie pieniądze za kombinację, w której znajdowały się grupa A i B. Czyli w tym przypadku wygrana wynosi 914 zł. Analogicznie kupon zostanie rozliczony, jeśli będzie tylko na przykład grupa BC czy CD. Teraz załóżmy, że weszły nam trzy grupy. Popełniliśmy więc tylko jeden błąd i wysokość wygranej powinna zawierać się w podanym zakresie. Powiedzmy, że weszły nam grupy A, B i C. Czyli zarówno Irlandia Północna, Szwecja oraz Izrael wygrały swoje spotkania wynikiem 2 do 1. Wtedy zgarniamy wygrane za wszystkie kombinacje, w których te grupy się znajdowały. Są to więc kombinacje AB, AC i BC. W takim wypadku zgarniamy sumę za te trzy kombinacje, opiewającą na nieco ponad 2600 zł. Oczywiście analogicznie postępujemy w przypadku, gdy wejdą nam inne grupy. Standardowo, jeśli wejdą wszystkie, wygrywamy kwotę podaną na dole kuponu, która jest sumą wygranych ze wszystkich kombinacji. Teraz przejdziemy do systemu 10 z 11, lecz to co w tej chwili widzicie i co widzieliście przy okazji systemu 2 z 3 stosujemy, gdy chcemy uniknąć wpadki z tradycyjnym. Znowu jeden mecz mi nie wszedł. Dlatego czy zagramy 8 z 9, 9 z 10, czy chociażby to 10 z 11, które widzicie na ekranie, zasada działania jest bardzo podobna. W tym przypadku liczba kombinacji pokrywa się z liczbą grup, zatem stawiamy 11 różnych kuponów. Po 10 zł każdy. Działa to dokładnie tak samo jak system 2 z 3, z tym, że w tym przypadku kursy poszczególnych kombinacji są o wiele wyższe, bo każdy z nich zawiera aż 10 zakładów. Oczywiście, jeśli wejdą wszystkie mecze, wygrane się sumują i wyjdzie ta, którą widzimy na dole kuponu. System Maxi Kombi oferuje nam również możliwość zagrania kuponu z tak zwanym pewniakiem. Wyjaśnimy to ponownie na zasadzie systemu 2 z 3. Działa on dokładnie tak samo jak wcześniej wyjaśniane systemy. Aby wygrać, należy spełnić warunki danego systemu, ale oprócz tego do każdej kombinacji dopisujemy typy z grupy pewniak. Więc podstawą do rozliczenia zakładu są typy z pewniaków. Jeśli one wejdą, dopiero wtedy brane są pod uwagę pozostałe grupy. Jak sama nazwa wskazuje, ten typ musi być na tyle pewny, że jesteście go w stanie postawić przy każdej kombinacji. Nawet jeśli wszystkie pozostałe grupy nam wejdą, a jedynym przegranym zakładem będzie grupa P, to nasza wygrana wyniesie 0 zł. W przypadku innych bookmacherów wygląda to w zasadzie tak samo. Na totolotku po wybraniu odpowiednich grup pod nimi macie od razu rozpis systemowy. Zawsze pierwszy z nich to kupon AKO, a ostatni kupon SOLO. Jednak my, tak jak na początku odcinka, chcemy zagrać system 2 z 3, więc wybieramy drugą opcję. A stawka, jaką tutaj wpisujemy, jest stawką za jedną kombinację. W systemie 2 z 3 mamy 3 kombinacje, więc stawka całego kuponu wynosi 300 zł. Po kliknięciu znaku zapytania, obok liczby kombinacji dla danego systemu, wyświetla Wam się tabelka, która informuje Was, jakie kombinacje gracie w przypadku danego systemu. Jeśli chcecie zagrać na LVB, po wybraniu swoich typów, kierujecie się do kategorii System. W zakładce Events macie ukazane swoje typy. A w zakładce Systems wybieracie rodzaj systemu, jaki chcecie zagrać. Następnie wybieracie kwotę, za jaką gracie. Stawka za zakład to oczywiście nasza stawka za jedną kombinację, a stawka całkowita to liczba kombinacji razy stawka za zakład. Na Forbecie jest to równie proste. Na początku wybieramy kombinację, jaka nas interesuje, a w naszym przypadku jest to oczywiście dwa z trzech. Następnie przechodzimy do stawki za kombinację, która jest stawką za mniejszy kupon. Stawka całkowita powstaje poprzez wymnożenie liczby kombinacji ze stawką za kombinację czyli u nas będzie to wynosiło ponownie 300 zł. Oczywiście mamy jeszcze STS, gdzie po wybraniu swoich typów wybieramy odpowiedni system. Wybieramy go poprzez zaznaczenie ikonki przy odpowiednim systemie. Następnie wpisujemy kwotę, jaką chcemy zagrać za jedną kombinację. A system oczywiście ustala nam automatycznie stawkę całkowitą, która wynosi oczywiście 300 zł. Teraz wrócimy jeszcze do totolotka i kuponu 1011. Po wybraniu typów, aby postawić kupon, należy wpisać stawkę w odpowiednią rubrykę systemu, jaki nas interesuje. Kwota wpisana tutaj jest kwotą za jedną kombinację, więc stawka całego kuponu powstanie poprzez wymnożenie kwoty wpisanej przy danym systemie z liczbą jego kombinacji. Oczywiście ponownie mamy zobrazowane to, co stawiamy w formie tabelki po kliknięciu znaku zapytania. W tym odcinku to byłoby na tyle. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz włączyć dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Mam nadzieję, że niektórym rozjaśniliśmy sposób działania tego kuponu i dzięki temu zarobicie trochę pieniędzy. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!